Siemano, witajcie, tutaj Wojen i nie uwierzycie, jaki dzisiaj jest odcinek. Nikt się tego nie spodziewał w ogóle, ponieważ zazwyczaj takie coś jest zapowiadane, że jest jakiś nowy członek. A dzisiaj tak z bomby dołącza na Wojanowice nowy członek. I będzie to, no, sami zobaczycie, kto to będzie, ale to po prostu będzie niesamowite. Na pewno go polubicie, myślę, że go nawet znacie, kojarzycie. Więc Wojanowice się powiększają, słuchajcie. Powinien tutaj przyjść niedługo, ponieważ umówiliśmy się, że on przyjdzie ze swojej wioski już niedługo. Tak, on ma gdzieś w oddali wioskę, w ogóle się okazała ta nowa osoba, więc potem może pójdziemy zobaczyć jej wioskę. Umówiliśmy się tak na godzinę 10 mniej więcej. Nie, sorry, co ja gadam? 10 albo 14. A która jest? A zaraz 14 wybija, więc on powinien zaraz tutaj przyjść. Zaraz tutaj będzie. Mam nadzieję, widzowie, że no, przyjmiecie go z gromkimi brawami, że będziecie się cieszyć, że jest nowa osoba i że nie będziecie go hejtować. No bo wiecie, dajcie mu szansę po prostu. Dobra, poczekamy i zobaczymy, jak on tutaj przyjdzie. Oczywiście zapraszam również do sklepu wojanshop.pl. Pierwsza linia w opisie. Polecam serdecznie, Wojan Team! Widzowie, to on! To on! On tu idzie! Widzowie, trochę się stresuje, przyznam się, że trochę się stresuje, ale on tu idzie. O, stary, to ty! Oj, uśkaj! Dziękuj! Ale brzmisz jak debil! Wiem się, że to ja! Ja, to ty jesteś Tomasz? Ty jesteś... Tomasz, ja Tomasz! 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 Tomasz, to jest Tomasz, jestem! Tomasz, ale... Tomasz, jestem Gąbki! Tomasz, to ty! Ale zarąbiliście, Tomasz! Cześć, to Tomasz! Oglądam cię od samego początku, bardzo się cieszę, że dołączyłeś na Wojanowice. W ogóle dla mnie to naprawdę... Dla mnie to po prostu... Nie wiem... Czuję się szczęśliwy teraz, czuję się spełniony. Tomasz mam dołączył. Mam oczy tam, gdzie buzie. Gdzie masz buzie? Nie wiem. Widzowie, poznajcie Tomasza, to jest Tomasz, nasz nowy członek Wojanowic. Witamy cię, Tomaszu. Cześć. Witamy cię. No widzowie, ciekaw jestem, kto... Nie, no pewnie poznali widzowie, pewnie poznali. Jak myślisz, poznali? Dawaj, co poznali, nie poznali. Nie poznali? Nie poznali nic. Nie poznali? To ja, Tomasz. Dobra, jak widzowie poznają, to poznają. Jak nie poznają, to nie poznają. Ale chodźmy cię przywitać z Nowkiem. Zobaczymy, co Nowek powie. No cześć. O ja, ej, brzmisz jak Palion. No co ty gadasz? Co? No chyba cię powaliła. Ty tak umiesz udawać głos jak Palion? No pewnie. Ja wale. Widzisz, że taki ten, nie no, żartuję, toś ten kliknę się w ich ten i Palion mówi. A. Jak to skrypty takie. Modyfikatory jakieś tam. Dziwne montaże, tak? Palion tak? Debil. A, to są te bindy masz. Weź powiedz. Tak, bindy, to są bindy. Jeszcze raz powiedz coś głosem Paliona. Nubek to idiota. Nie wiem, czy kiedykolwiek Palion powiedział tak poważnym głosem cokolwiek na Wojanowicach. Skąd ty wyczasnęłeś takiego binda? Nie wiem, fajne bindy. Dobra. Patrz, no, przygotowałem się. Powąchaj kwiatka. Co? Piękne bindy, dobra. Powąchaj kwiatka. O, dobra, wącham. A, dobry. Powąchaj kwiatka. No dobra, już nie... Powąchaj kwiatka. Nie spamuj tym windem. Chodźmy do Nuba. Ja chcę zobaczyć jego reakcję na nowego członka Wojanowic. Właśnie tak. O, Nubek! Co tam, stary? Pluję ci na łepetynę, ty! Nie. Bądź się... Musisz być dla niego miły, bo on ci bardzo nic nienawidzi. Cześć, młody! O, nie. Ej! O, nie. No przestań, halo, ej! O kurczę, zaraz umrze! Nubek, nie bij go, to jest nasz nowy członek, Nubek! Halo, ja miły! Nubek, nie bij go, to jest nasz nowy członek, Nubek! Nubek, zostań! Zostań, nie bij go! Nubek! Ej, no ja miły jestem, no przestań! Nubek, nie bij go! No Nubek, nie rozumiesz, to jest nasz nowy członek, co ty robisz? Nubek, przestań, to stop ja! Stop it! Get some help! Hopie, o jak tu wszedł! Widzisz, nieznajomy! A to nie jest... Kurde... No Nubek. I mamy wojnę z nowym członkiem Wojanowic, nie? Nubek, opanuj się! Nubek, stój! Czekaj! To jest Tomasz! Nubek, stań chłopie, w miejscu! No, pomocy! Cześć, Wojan! Niemożliwe jest to, że ktoś wszedł na Wojanowice, chłopie! No przestań, no! Intruz! No stój, Nubek, poczekaj, ty! Ale to posłuchaj mnie, posłuchasz mnie? Nubek! Nie wiem, jak on się nazywa! Nubek, przestań! No to stań w miejscu, Nubek, stań! Opanuj się, Nubek! Widzisz, niszczy wszystko! No, nie może tak być, że ktoś sobie wchodzi na Wojanowice bez niczego! Ale to jest Tomasz! Nie znasz Tomasza! Jaki Tomasz? Nasz nowy członek Wojanowic, nasz nowy YouTuber! Chyba jaja!
Chyba ja, Miły jest! Ej, ja Tomasz jestem. Nie znasz jego? Ja nakładam zbroję, pyk! I lecę na niego! No to niezła zbroja, ale weź go zostaw, no bo to jest nasz nowy członek. Będzie u nas mieszkał, a ty go tak brzydko przywitałeś. Kopie. Nie lubię go Nubek. Już. On patrz, on zapowiedzi. Nie no, ale to... Nubek. Nubek, zabijesz mnie zaraz. Stoi no miejsc, Nubek. Nubek. Zabijesz Nubek. Mnie. No panuś. Zabijesz mnie. Ja nie mogę. Chyba miał itemki takie, pojad. No bo ci mówię, debilu, że to jest nowy członek, sławny youtuber Tomasz. Już zdążył sobie zrobić itemki, bo przyszedł z innej wioski. Ty debilu. Serio? Przestań go bić i wysłuchaj, co ja mam chyba do powiedzenia. Subuję. No właśnie, subujesz. Ja to... chyba subskrybuję Tomasa. No jasne, a kto nie subuje? On ma ponad 50 milionów subskrypcji. Pan Tomasz. A no, no proszę mi oddać itemy, bo nie będziemy się lubić, a ja jest potężny. Oddam ci itemy, Tomasz, trzymaj. Mogę zdjęcie? Trzymaj, Tomasz. Zdjęcie, to jest zdjęcie? Na mnie bierz, a no, potem zdjęcie. Nie zabieraj mu rzeczy. Ale dałeś mu mój miecyk. No to oddaj mu elytry, bo on nas nie będzie lubił. Przecież jeszcze odejdzie z Wojanowic, to jest nasz nowy członek teraz. Proszę moje wszystkie rzeczy. Tomasz. Nie, tam to, coś, to, oddaj, oddaj, proszę to oddać. Dobra. No ale Nubek, ty zabiję cię za 3 sekundy, jak nie oddasz. Ile masz subów? Więcej niż ty na pewno. Ile? No proszę. Proszę przestać. Moje itemy, moje itemy. Co tu się odwala? Nubek, jeszcze zabierzesz jedną rzecz panu Tomaszowi, dobra. Przepraszam bardzo za... zabrał! Przepraszam bardzo za tego debila. Przepraszam, no on jest niewychowany i ogólnie jeszcze nie ogarnia za dużo. Ale... Nie, nie! Nie pojadę, tak nie może być. Nowa osoba na Pianowicach bez żadnych zadań. Ja robiłem zadania i... Ale to będzie miał zadania, no ale to pozwól mu się miło przywitać. Ty nie miałeś słów, ja mam 50 milionów i co? Ale to nie mówiliście, że będą zadania, tylko że już jest członkiem. No bo jest członkiem, ile masz słów? Jest członkiem, ja go znam od 50 lat. To jest Tomasz. To jest Tomasz, nie masz Tomasza, stary. Jak możesz nie znać Tomasza? Jak możesz Tomasza nie znać? Nie. Wyobraź sobie, członek. Wyobraź sobie, Zenek. Że nawet moja własna babcia mnie zna. Zabrał mi itemki moje, proszę oddać moje itemki. Jakie niby itemki się zabrał? Jednego dirta i dwa dębowe drewna? Nie, miecyk miałem dirta. Cały. No ale to używałeś ich przeciwko niemu, to ci zabrał, musisz wiedzieć, że nie możesz zabierać. Nubek, patrz, to jest Tomasz. To czemu jakiś typek się rządzi na Pianowicach, chłopie? Nie rządzi, tylko go zaatakowałeś, jakiś typek, to no zaraz mu wyrąbię w zęby, no jakiś typek powiedział. Tomasz jestem i Tomasz ma 50 milionów. Nie, ja chcę głosowanie na Pianowicach, czy on ma być, czy nie, bo ja go nie lubię już. Ma kipera na klacie. No ja wiedziałem, kiper! Że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak... No przestań go bić, to on cię zacznie zaraz bić. Ale ma creepera na klacie! No ale to nie pij tego creepera, bo to jest na jego klacie. Nubek, słuchaj, to jest nasz nowy członek, musicie się polubić, bo inaczej będzie ciągle wojna na Wojnowicach. Nie chcemy chyba wojny na Wojnowicach, co nie? Pamiętasz ostatnią wojnę, jak była drama? No nie chcesz kolejnej wojny, nie? Musisz... Nie. Musicie się polubić. Dajcie sobie rękę. Nie potrzebuję takich znajomych, on jest powalony. Dajcie sobie rękę, musicie się pogodzić. Odłożyć proszę broń. Za tym murem tam. Nie, będzie mieszkał obok twojego domu. Dobudujemy bliźniaka do twojego domu i będzie mieszkał. Nie, po moim tupie. Chłop mówił, że jest moim fanem, a teraz mnie wyzywa i zabija, no śmieszne. No bo tak naprawdę to z tego, że jesteś youtuberem, jak tutaj jest, są inne zasady, nie tylko youtuberskie. No co, jakie zasady, jak nie youtuberskie? Tak, to powiedz, kiedy Pianowice powstały. Powstały... Tysiąc ponad dni temu. Ej, dobre, dobre! Dobrze powiedział. Dobra, tak, to mu się udało akurat. A powiedz mi, co ja lubię najbardziej? Dirta. No widzisz, jak cię zna, wy się powinniście zaprzyjaźnić. Nie. Kto teraz się przebi, ten się lubi. Inna rzecz. Gdzie mam studio moje? W szopie. Ej, widzisz, wy jesteście przyjaciółmi. Nie. Jeszcze jedno pytanie. No, dawaj, on wszystko wie i tak. On jest naszym fanem. Niemożliwe. No tak, on jest naszym fanem. Dobra. Czy ja mam wieżowiec? I czy długo? Czy niedługo? Niedługo, ten duży wypierdek. Ej, on jest dobry. No mówiłem ci, stary, wy się zaprzyjaźnicie. Wiesz co, on nawet lubi dirta, ale on lubi takiego dirta w wymieszaniu z zielonym kolorem. Czyli trawa. No. Trawę lubisz.
No, a wiesz co jest najśmieszniejsze? Że dirt łączy się z trawą. Istnienie normalnego dirta i trawy nie istniałoby siebie z razem. To jest związek. Kopie, patrz, kopie z dirtą. Te śmietniku, ty mnie słuchasz, ja ci mówię, że związek jest nas, jest super rzeczy razem, kochamy je. O, widzisz? To powoduje związek, popatrz. Oni tworzą dzieci. Trawa łączy się z dirtem, powstaje trawa, czyli mój ulubiony blok. Gdyby nie twój blok, mojego by nie było. Dobra, gdyby nie mój blok. Test, twój test, znicz je! Walka! Wajnowiczanie, do ataku! Zobaczymy, walczymy, to jest test przed jakimiś złymi postaciami. Zobaczymy, jak mocni jesteśmy. No przestań bić swoich, nubek! Dole, mi się klikło! No, no, kliknął. Musisz przejść jakiś test normalnie, Ejma. Dobra, nubek, czyli jak? Polubiliście się, on może zamieszkać na Wojanowicach z nami? No powiedz, że tak, przecież widzę, że lubicie się. Ale musi wykonać ekstremalne zadanie. Wykona jak każdy nowy członek Wojanowic zadania, żeby zostać Wojanowiczanym. Kurczę, ale a jak się widzom nie spodoba? No, zobaczymy, czy mu się co się nie spodoba. Ja już wiem, że się spodobało. Rozmawiałem z każdym widzem Wojana, super jest. Z każdym z osobna, nie? No. A, tak, jasne. A pokaż mi, powiedz, jaki Pojan lubi kolor. Ale masz pytania normalnie. Trudne. No dawaj, pomyśl. No gadaj, gagaczku. Twojego ślinowego. Źle. Jak źle? A, padł mi mieczyk. Da Pojan? Nie. Ale ty jesteś głupi, no objazdy gwint. Patrz, no debin. On się nabija, że ja nie powiem, powiem coś, jestem starszy od niego na Pojanowicach. No dobra, dobra. Słuchaj, Tomasz. No bo jak jest starszy na Wojanowicach, więc musisz go trochę szanować bardziej, nie? Bo on jest dłużej na Wojanowicach. I ma mówić do mnie pan Nubek. Ej, no pierwsze. Bez przesady, Nubek, bo to przecież ty do nas nie mówisz pan Wojan. Mówię. A jak do nas traktujesz mnie i Paliona na przykład, mimo że jesteśmy dalej na Wojanowicach dłużej? Mówisz do nas debile, a do mnie mówisz Pojan, śmierdziel. Tak mówisz. Pan Pojan i pan Panion po pierwsze. A po drugie, chcę szacunku od niego. Co? Co ten? Co? Ta bunku, szacunku. Szacunku. Bunek. Dobra, Nubek. Już myślę, że wystarczy tego poznania. Fajnie, że się polubiliście. Ja wiem, że się polubiliście, to widać w twoich oczach. Jak ty kogoś lubisz, to po prostu głupiejesz. Więc super. Idź już przespać, bo... No przestańcie! Nubek, nie to jest będę mnie traktował! Nie będzie mnie traktował jak paluwę! Lubimy! Nubek, no Pojan! Dobry, dobry to przyjaciel był, wiesz, powiedz, dobry przyjaciel. Dobry przyjaciel. Fajnie mieć nowego członka na Wojanowicach. No, widzowie, napiszcie, czy chcecie więcej nowego członka na Wojanowicach. Tak zwany Tomasz. 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 Poczekaj, odwróć się, odwróć się. Uwaga, odwróć się, nie odwracaj się ten. Na razie. Wow, pan Tomasz zniknął! Dobra, widzowie, to jest niesamowite, Tomasz zniknął, ale mam nadzieję, że nas odwiedzi znowu. Subskrybujcie kanał i napiszcie, czy chcecie więcej Tomasza, żeby trollować Nubka. Pa, pa!